Witam serdecznie, moi kochani, z tej strony Tebek. W kolejnych odcinkach Heroes of the Storm, gierce, która sobie się nieźle rozkręciła po Blizzconie. Ja aktualnie gram... W zasadzie zbieram na Asmodana, czyli tego dupnego gościa, którego widzicie po lewej stronie. Mam 9700 zł. Z Teachersem dość często grałem, więc mam 19 tutaj gdzie rangę. Mam portret, Valon też dość sporo. I chcę zrobić daily questy. Aktualnie muszę zagrać dwie gry warcraftowym bohaterem i trzy gry supporta, więc zaraz wybierzę sobie jakiegoś takiego bohatera sensownego. Jeżeli chodzi o Hotsloga, czyli tą stronę z pseudo MMR-em, sprawdzam, czyli matchmaking, writingiem, posiadam ponad 3000 tego MMR-u. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to wystarczy sobie sprawdzić stronę Hotslog, zresztą na fanpage'u podawałem i tak dalej, i tak dalej. Z bohaterów mam z dostępnych, to jest z tych darmowych bardziej, nie wiem, czy kupiłem jakoś tak po prostu. A ETC mam kupionego chyba na zawsze. No bo jest kozak, no z gitarą ziomeczek, ale nie jest sensownym jakoś grany ostatnio. Z takich mocniejszych postaci bym powiedział na pewno Tyral, jest OP. Strasznie mocny Muradin może tutaj nie akurat, ale Falstad świetna postać, Arthas, takie kompozycje fajne są, na przykład Arthasa z nową. Rhaegar, bardzo dobry heal. Gdzie jest ten? O, tu jest Złote Dziecko, Uther. Uther też świetna postać, w większości gier też spotykany. Pewnie jakimś niestrojem Tyrande, dobry support, Zegaraz, ale od playstylu, jest kilka playstylów, Abatur się świetnie sprawdza w takim late game'owym na przykład kompozycji. Bardzo jest dobry. Ja chcę być teraz Zaraturem, troszkę, chociaż miałem grać supportem Warcraftowy, więc spróbujmy zagrać Tyrande. Totalnie nie wiem, jak się tą postacią gra, więc od pewnego czasu się troszeczkę pozmieniało. Także tu widzicie, co dostaniecie po wbiciu kolejnego poziomu. Zresztą to powtarzam za każdym razem, myślę, że każdy już jest dosyć mocno przyzwyczajony do tego wszystkiego. Także tutaj 500 golda jak za Garą, bym miał do wbicia na piątym tych usterze, ale nie są te postacie teraz niestety dostępne, nie zdążyłem. Ale ATC jak się mi siądzie, to zagram. Zbieram na Zmadona. Dlaczego? Bo strasznie mi się, nie wiem, podoba. Mam chęć grania tą postacią. Ona jest naprawdę jako 10 tysięcy fajna. O, jakie skina nowe. Kozacki, zobaczymy. Mamy jeszcze tego Skarabeusza. Mapa Blackheart's Bay. W sumie spoko. Mam na niej chyba na Mindsach mam najmniejsze win ratio. Zresztą można moje ID gdzieś sprawdzić. Jak będziecie chętni, to możecie zapytać w komentarzach pod filmikiem, to wam wrzucę do mojego Hotslog linka. Tam trzeba rozegrać ponad 100 gier, żeby być, że tak powiem, uznawane w tej całej ich dywizji. Aktualnie mam ponad 50 gier może. Może troszkę więcej, może troszeczkę mniej. Polega to na tym, że ustawiacie sobie w ustawieniach. Zresztą gra defaultowo ma to zapisane, tak? Że zapisuję wam wszystkie powtórki i potem te powtórki uploadujecie jakby na stronę i on porównuje z kim, jakimi graczami graliście, jakie oni mają MMR i na podstawie tego wam te MMR dodaje albo odbiera, czy wygrywacie, czy też przegrywacie. No i w tym momencie mamy drużynę dosyć ciekawą. Jest nowa, więc się cieszę, generalnie zawodnicy z nową w większości rzeczy kumają, o co chodzi. DPS-u mamy dużo. Wydaje mi się, że Brightwing też będzie pod heal'a bardziej leciał, więc... Generalnie Tyrande ma fajne dipsy, nie mówię, że nie. Stawia się tutaj przy tym murku. Chociaż teoretycznie powinien mieć tym dolnym, tak? Tym dolnym powinien mieć. Co ja robię w ogóle? Na W puszczę osobę taką, tą stronę puszczę, na E. A z nieba spada taki Lunar Flare i na Q jest leczenie. A siebie leczy, czyli cast on an ally, heal stem for 110. Taki Taryk tutaj widzimy. Reduk cooldown. Hunter's Mark D, Mark the targeting. A jeszcze mam markę, czyli mam w sumie 4 spele. No nie ma tam nikogo, ej ziomeczki. Dobra, zagram tak po takich dipsy. To jest klon. Od razu widać. Jeżeli zajmiemy ten punkt, od razu dostajemy wizję, jak widzicie. On się dzieli na dwa etapy. Jeżeli przyjmą do środka, to nikt nie ma wizji. Jeżeli macie się na maksa, to wtedy macie wy wizję, bo oni. Wygląda to ciężko. Dobra, i na linię trzeba iść. Trzeba stać na linii, żeby dostawać expa. Widzę, że tutaj mam najgłębia. Poczekam troszkę, niech to spuszuje. Mają dwóch niewidzialnych, więc jest to może być problem. Już tu pomaga, trzeba będzie uważać na tych niewidzialnych. Wejdę tutaj też, bo widzę, że mówią się w kilka osób. To jest cały początek. Fajnie, to jest właśnie w trójkę stanęli. Nowa na dole, niby to, ale też będziemy mieć podobny poziom. I teraz stają skrzynki, trzeba zbierać monety z tych skrzynek. O kurczę. Ach, dostał
z tym. I Braiding się leczy, jak widzicie. On ma strasznie dobry sustain. Ja w sumie też się leczę, więc zobaczymy, jak to ma lepszy. Oj, słaby młody star wybrać, to jest masa minionów! Bez sensu. To jest jak widzę Legend, ej, to tak nie możesz robić. Chociaż o, teraz ładne wejście, no. Z tym markiem mogłoby coś się udać. Nie wiem, jak sobie ze zbieraniem pieniędzy, to jest dosyć ważne, ale... Jeżeli Braiding tu stoi, to ja też... W zasadzie powinienem to stać, bo to jest masa expa z tych minionów, które się kupa już robiła. Ten robi kampa, bo źle powinien, wydaje mi się, że iść im pomóc. Nie ma obrażeń. Niestety ja mam postać na pierwszym poziomie, więc nie mam za dużo... Nie mam dużej palety wyboru odpowiednich umiejętności w tym wypadku. Niestety. Talent. Mogę tylko to zawsze za każdym razem, te pierwsze dwa, te trzy są kolejne zablokowane. Tak samo umiejętność specjalna. A tym taki można kogoś wyjść, że teraz dwie rozkumałem właśnie, jak patrzę. Cooldown zmniejsza, co robi. Wróci z ptaka, gościu. Podoba mi się to, że Indian roamuje mimo wszystko. Mamy ten poziom większy aktualnie. Ale żu grał. O! Dobra, dobra, ucieknie, mam cooldowny. Za późno marka dałem też, to jest mój błąd. Nie ogarnąłem. Na 4 sekundy, możliwe, żebyśmy zabili. Ja myślę tak, że z automatu tak puszczę te marki. Gra jest bardzo dynamiczna, miałem okazję komentować ją podczas Biscony, więc to takiej... mega chorej godzinie, 4 w nocy, więc za dużo osób tego nie oglądało na kanale Heroes of the Storm. SR Heroes B. Ja jakoś tak nie pamiętam nazwy, już powiem szczerze. Dobra, cofnijmy teraz na środek. Troszeczkę. Zresztą najlepiej poszedłbym kliknąć studnię, ale pytanie, czy zdążę za dnem bęski. Już tam kruka. Ale się tam Illidan rozkręcił. Kiedy tylko możecie, włączajcie mounta, bo naprawdę jest króciutki cooldown na to, aby to odpalić. Dolenia podstawia na samo sobie. Ale stun mi wszedł. Jest ptaka mu. Gościu! Nowa! No i z tego gościa z brodą, z czapeczką wypada za każdym razem. Glob zielony. Leci ciebie i bliskich ziomeczków. On talent, 10 na 7. O, z niewidzialnością. Ale nie wiem, czemu Manspin nie będzie lepszy. Dobra, mimo wszystko muszę się po takim leczeniu, powiedzmy. Dobra, dwóch na górze. To przypchają sobie tutaj, sam podejmę to. Ciekawe, ta stara zagra z tym do tematu na leczenie, bo chyba on go postawił. A, przerwałem mi. No. Źle to nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, ucieknie nam naprawdę. Tuk w rąk talent, no nie gadaj. Mówię się na dół, że. Oj, Illidan już leży. O, ale wyzbierali nam to złoto. Chyba. O kurczę. Nie kurczę bladą. A nie są tu wszyscy, nie możemy tak się z nimi bawić śmiesznie. Ja bym bił 10 najpierw. Wiemy 10 to jest easy. To jest bardzo easy. Dostał ode mnie marka. Yeah! Ale place! Ale place! Ale dzikie place'y!
Heal! Bitches! Co my to robi? Cloak, you and allied heroes and reveal all the ninjaki. Ale ograłem. Teraz ładnie. Z tym stunem we dwóch. Chyba do blonu wszystkie oddamy. Daliśmy wszystkie? Czemu nie oddałeś tego jednego? O mój... Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh, dude. 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 To jest chyba klon. Tak. Dobra, przerwałem mu oddawanie. Kliknąłem ci ptaszku! Za mało, za mało. Ej, ej! Nie bijaj się tam sam w nich. Gościu, luzuj. A, ale nie pierwszy ostrzał zrobią w takim razie. Mi się wydaje, że tego mają więcej. Chyba, że na was coś przerwie. Nie, 9, brakuje mi jednego. A, krzywiaj, klikam. Dobra, ja Anubarak, bo ja tam. Dobra, nie zostrzał. Nice. Dawaj to. Dawaj, harda robimy. Dobrze zagrany. Good job. Kampa zrobię tutaj. Teraz dwa levele przewagi mam. 12. 12 poziom mam 10. Ej, zapominam cały czas o tym Marku. Lepiej, żeby Miana miał przynajmniej jedną monetkę, niż on 5 tak naprawdę, bo jeżeli zabije go, to zawsze jest ta jedna moneta na mnie. Z drugiej strony, jak mnie zabije, to jest mniej, ale... Jednak trudniej zabić tutaj mody, powiedzmy, pseudo. No nie, myślę, że to rozumicie. No. Rozbierę tutaj expa, muszę coś na górę to zabrać. Sobie nie dajemy rady. Akrzyli Bęcki. Co mam dalej? Rangeria, tak jest. Jak bardzo. Ale ograł! Nice! Ach, to soda przerwa. Ja bym nic zrobił. W tym razie, jak jest na przerwę tutaj, to idziemy sobie. Ja mówię o Zeraturze, to jest to same. Pomyliłem się. Przepraszam. A, teraz źle wymierzyłem. Capkę z góry. O, kolejny strzał. Nice. Co możemy spróbować zrobić tutaj? Tamty. Znaczy... Te mury górne na przykład. Ile się ultimate turbo sytuacyjnego. Nie wiem, jak się z nimi skomunikować, że go odpalam. Niestety. O, na przykład teraz odpalę. I się leczę. Hold. Mark na Illidana. I strzelam, czekam, że cooldowny zejdą. Nie idziemy z nimi. Heal na siebie, bo ma najmniej życia z tego wszystkiego pacanowa. Wow! Nie wiem, czy trafiłem, ale wow! Masz Illidan heala. Hulk. Boom! Quad kill! Tak jest! Yeah! Tylko dobiłem! Ja mogę dać markę na rzeczy. W sensie. Prawie rzeczka by były.
No, mamy 15 golda na sobie, czy to oddać panowie? Ja będę z niej patrzał. Uszczesowe. Cynk. To jest klon? Chyba? Tam to jest klon. Dostał sobie. Dobra, hard come, to ja zrobię sobie fontannę. Ja bym zrobił jeszcze jakiś easy. Dobrze. Dobra, wezmę tu na tego Lunara. I do. Przechodzę, sprawdzę lewo, ale są na pokrycach górnej linii. To nie jest jeden strzał? Nie, mogę mieć. Fight, 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 fight. Wow, myślałem, że Lunarem wyciągnę. To jest klon. Lunarak, uciekaj, uciekaj. Rysowałem się za murek. Teraz będę miał hołka, to tu strzelę. Poszli na tego dużego. Wow, wow, wow. Dobra, zabrali go, okej. Okay. Wow, a ten się odpalił. Gościu. Ulti. A nic nie dało, no ale właśnie. A, dostanę stuna, więc tak. Studnia, 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 bo nie mam many. Mark na niego. Najważniejsze jest zbierać to te tablony i rozdawać, bo tak jak się już odda około 18, to się tak powiem, bo one co 2 się zwiększają, 10, 12, 14, 15. Jak się ten odda AK 16 już, to jest masa obrażeń, już w zasadzie nie powinien kogoś niszczyć. No już powinien zniszczyć te trzy główne forty broniące Kora. Pieniążki, modys, modys. Ja mam 3, więc 13 musi mieć ktoś jeszcze. 9 to i 2 to jest 11, więc 2 nam brakuje. Brighting Mike, idealnie 2. Give all. O kurde. Dobra, spróbuj dimy w tym najbliższym. Give. Gościu. Give. Wow, ale wysypała się laska teraz. Nice. Nie zostrzał, pięknie. Bum! Gościu. A, ma tą niewidkę. Ale i tak mi nie pomoże. Ciekawe, ile zdążyli rozbić już teraz. With haste. O, złapałem dwóch teraz. Ale wjazd! Ja! Boom! Szakalaka! On jest w kochonie zmieniony, czy mi się wydaje? Ale nie zgrałem z tego stuna. To dwa klony teraz robię, ma trade'a wziętego. Ej, ale nie daj wiki nam bez sensu. Masz 11 tych masz.
O, troszeczkę do przodu by dostał. Z nieba. Ile ten korma? O, jeszcze dużo. Trzeba by na środkowe się przejść. A jest taki dojazd, jak dostanie tym stunem. Brawo, tylko nie bijmy się przed wydarzeniem. No nie, jeszcze nie. Kurczę, nie wiem, czy go trafię, nie? Chodźcie tu daleko. Ło! Chyba się goście wkurzył na tym indaniu. Duży błąd jego zawodnika, ale chwycili stunem też ładnie. Dobra, wracamy z dublonami. Kashin easy. Dobra, ufam, że sobie poradzą. Zobaczmy na statystyki. Nie mam najlepszych, no ale... 26 tysięcy, nie jest najgorzej. Oddajcie te pieniądze, przecież tu macie... Lina ma sam jedyneczny. No to czemu zrobić harda? Jak to? Najbardziej. Hard musi zostać wzięty. Nie, ło, bo no i tego się bawiałem. 15 golda wpadło mi teraz. Zdążył, no. Puszczę ulta. Pomoże im na chwilę. Ale dojazd! Robię wjazd! Bum, szokoloko! Tu. BOOM! BOOM! O tak. Yeah. A, miałem tylko shielda wziąć. No, dobra. O, temu też mogę dać ten. Marka. Oddać. A już mam cały pasek nabity tych takedownów. Fajnie, jeszcze nie widziałem chyba całego nabitego. A propos! Nie! Nie! Nie zginę. Po prostu dziękę. Dobra, oddaliśmy cały gol, więc w zasadzie i tak nie mogę się oddać, póki się nie zrespił kapitan. Kiedyś pomóc Lilian. Ale świeci mi ten pięknie. Oczywiście to przeciwnicy również widzą, wszyscy widzą. Naprawdę jest dostrzegalne było na to. Na końcu wygląda pewnie na czerwono. No 20 teraz, zobaczcie co się po 18 stało. Został im jeden fort, który jest na... Chyba jedną salwę nawet. Część tych obrażeń oznanego teraz złota poleci po prostu w kor, w rdzeń. Idę pomóc im na górę, bo się to wypierdzielili. Będzie, że tego jakoś głupio nie strołuję, więc zrobię easy. Oni pójdą pewnie topa obraniać. No mi się postać taką po świata ma tak na fioletowo, jak Super Saiyan. Wersja jakaś takiejowska. Dobra, 13, 14. I się oddaj koiny, ej! Oddawaj te konny, oni są u góry. To jest GG. 14 koinów mamy. Go core. Yes, of course. Seems we've reached an accord.
Zrobimy go sami, zrobimy go sami. Patrzcie, co się będzie teraz działo. Boom, boom, rdzeń. No nie wiem, co dobrą, żeby się rzucić po prostu. Jeszcze 7 strzałów jest. Jakbyśmy się spieli, to byśmy go zrobili sami. 10% strzał, każdy strzał. 86% miał. Zostanie mu. No, jadę z tym. Jadę z tym! GG! Nawet jeden jeszcze strzał został. Zbola, więc jak widzicie, bardzo dobrze to się tutaj udało. Okay, teraz nagrodę. Drugi level, gdyż wbiłem, by się pokazać tutaj u góry. Level up. Heroic Ability, czyli ta umiejętność specjalna numer 2 jest dostępna. A na trzecim poziomie będę miał kolejny talent. Także dzięki za oglądanie i zobaczenia w kolejnym odcinku.